Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga zgodnie z zapowiedzią, a także w odpowiedzi na wiele komentarzy poświęconym zegarkowi. Będzie to zegarek, który należy do mojej kolekcji, jest flagowym egzemplarzem tego właśnie zestawu zegarków, a do tego posiadam go najdłużej ze wszystkich zegarków, które noszę. Zatem mam do powiedzenia o nim nie tylko technikalia, ale także sprawy, które wiążą się z jego historią. Zaczynamy. Przede wszystkim chciałem powiedzieć wam, że okazja do założenia tego zegarka, który za chwilę pokażę, jest wręcz doskonała, ponieważ jestem już po pracy, ubrany jestem w garnitur, a przynajmniej jego resztki, bo marynarkę zdjąłem, w końcu jestem u siebie w domu. No i jest to taki zestaw, który nadaje się doskonale do zegarka, który będę chciał wam pokazać. A pokażę wam dzisiaj zegarek, który nazywa się Maurice Lacroix Grand Guichet GMT. Jest to zegarek, który klasyfikowany jest jako zegarek garniturowy, ale ja oczywiście jako miłośnik ubrań na dość zaawansowanym poziomie w zegarkach garniturowych widzę jeszcze dużo możliwości wprowadzenia podziałów i podpodziałów, ponieważ zegarek, który pokazałem wam ostatnio, czyli Longines Presence, to również klasyczny garniturowiec, który jednak ma wydźwięk bardzo formalny. Dzisiaj spotkamy się z zegarkiem, który w swoim wydźwięku jest mniej formalny, powiedziałbym nawet półformalny. I właśnie dlatego dostosowałem swoje ubranie do tematyki odcinka. Zatem mam na sobie koszulę w klasyczny Bengal Stripe, a koszula we wzór to koszula półformalna. Oprócz tego okrasiłem ten zestaw szelkami, których normalnie nie widać, bo są pod marynarką. W tym wypadku miałem na sobie grafitowy garnitur, ale okrasiłem go także ten zestaw krawatem z pięknym geometrycznym wzorem zawiązany na węzeł Four in Hand, który to jako wzór geometryczny nie gryzie się z prążkiem, ale poza tym jako wzór po raz kolejny podkreśla półformalność. A swoją drogą krawat, który dzisiaj prezentuję, to krawat bardzo wyjątkowy, krawat skierowany do zaawansowanych użytkowników klasycznej męskiej elegancji, ponieważ jest to sevenfold wykonany z drukowanego jedwabiu, bez podszewki, z ręcznie obszytym brzegiem. Sevenfold to taki krawat, który zbudowany jest, czy skonstruowany ze siedmiokrotnie zwiniętego jedwabiu. Jest to zatem taki dodatek, czy akcesorium, które wykorzystywać i używać trzeba z pewną świadomością, a także wiedzą o tym, jak z niego korzystać oraz jak go nie zniszczyć, ale noszącym sprawia wielką radość, a u mnie w zestawie podkreśla półformalność. Okej, moi drodzy, jeśli mielibyśmy teraz skupić się już na zegarku, dodam jeszcze, że nagrywam ten odcinek także dzisiaj, ponieważ wybarberowałem się także pewny swojej fryzury, choć już nie takiej zupełnie młodzieńczej. Opowiadam wam dzisiaj po raz kolejny o elegancji i dobrym życiu nowoczesnego dżentelmena, który żyje świadomie i chce z życia korzystać. Wracając do Maurice Lacroix, jest to marka, która oczywiście pochodzi ze Szwajcarii. Wywodzi się ona z kantonu Jura, który to jest najmłodszym kantonem północno-zachodniej Szwajcarii, zlokalizowanym tam, bo najmłodszym w całej Szwajcarii, utworzonym stosunkowo niedawno. I marka Maurice Lacroix wywodzi się z miejscowości Seignelay-Jouy, gdzie znajduje się manufaktura Maurice Lacroix. Manufaktura ta to manufaktura, która istnieje dłużej niż marka Maurice Lacroix, ponieważ marka Maurice Lacroix jest marką córką firmy, która nazywa się Desco. Firma Desco już od końca XIX wieku zajmowała się handlem tekstyliami, także w pewien sposób jest bliska moim upodobaniom i zamiłowaniom, ale zajmowała się także dystrybuowaniem znanych marek zegarków. No i gdzieś w latach 60. właśnie w miejscowości Seignelay-Jouy podjęto decyzję o tym, że firma Desco przejmie manufakturę znajdującą się w Seignelay-Jouy, która to zajmowała się produkcją zegarków wypuszczanych pod markami własnymi różnych rozmaitych klientów, którzy po prostu mieli swoje marki zegarków i sprzedawali. Ponieważ
przejęcie tej manufaktury, a także jej rozwijanie wychodziło marce Desco bardzo dobrze, czy firmie Desco bardzo dobrze, w roku 1975 podjęta została decyzja o stworzeniu marki Maurice Lacroix. No i cóż, trzeba powiedzieć sobie jasno, że niestety marka Maurice Lacroix, a przynajmniej jej nazwa, nie wywodzi się od żadnej osoby. Podobno gdzieś tam mówi się, że członek ówczesnego zarządu nazywał się Lacroix, ale jest rzeczą ewidentną, że marka Maurice Lacroix została wymyślona jako imię i nazwisko osoby, która oczywiście dla osób, które nie chcą zagłębiać się w jej historię insynuuje założyciela, ale jednak takiego założyciela w postaci jednej osoby, jak historia whisky, które sobie opowiadaliśmy w przypadku marek Ballantine's, Grants czy Chivas Regal, no takiego założyciela tutaj nie ma. Co wcale nie oznacza, że nie jest to marka warta uwagi. Maurice Lacroix zaistniał w połowie lat 70. i w 80. dzięki rzutkiemu biznesowi, dobrej przedsiębiorczości i twardemu budowaniu sieci dystrybucji zyskał sobie dużą popularność. W latach 90. marka Maurice Lacroix umocniła się, wprowadzając serię Le Mécanique, która to później została nazwana Masterpiece. Jednak można powiedzieć, że apogeum wielkości marki Maurice Lacroix miało miejsce w roku 2006, ponieważ to właśnie wtedy powstał mechanizm ML106, czyli po francusku ML106. Był to pierwszy mechanizm tak zwany in-house'owy. Co to jest mechanizm in-house'owy? Mówiłem już o tym w przypadku, przy okazji odcinka o Longines Presence. Mechanizm interansowy to taki, który można by przetłumaczyć luźno, tak niezbyt ładnie po polsku, jako wewnątrz manufakturowy, czyli mechanizm w całości wyprodukowany w manufakturze Maurice Lacroix. Wcześniej marka Maurice Lacroix wspierała się mechanizmami z innych marek, które specjalizują się właśnie, na przykład ETA, specjalizują się właśnie w produkcji mechanizmów. Natomiast po raz pierwszy w 2006 roku powstał mechanizm w całości wyprodukowany przez markę Maurice Lacroix w swojej manufakturze, co, może nie tyle nagle, co od tego momentu zalicza markę Maurice Lacroix do najbardziej prestiżowych producentów zegarków, którzy to posiadają takie kompetencje, aby wybudować cały skomplikowany mechanizm, wzbić się na wyżyny sztuki zegarmistrzowskiej i stworzyć go wewnątrz swojego zakładu czy swojej manufaktury. Zatem marka Maurice Lacroix, jak widać, przez lata i dekady zyskuje sobie popularność, a także buduje swój prestiż. No i w ten sposób to wygląda, że dzisiaj marka Maurice Lacroix dostępna jest już w ponad 60 krajach. Największe rynki to oczywiście Niemcy, a także Stany Zjednoczone, ale w Polsce marka Maurice Lacroix także jest bardzo popularna. Marka ta produkuje 120 tysięcy zegarków rocznie, co jest liczbą dość dużą, ale chyba jeszcze niezawrotną. Dobra. Tyle jeśli chodzi o tę szwajcarską markę. Przechodźmy do zegarka, o którym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Moi drodzy, zegarek, który zaraz Wam pokażę, czyli Maurice Lacroix Pontos, to zegarek, który otrzymałem w prezencie urodzinowym na 30 urodziny od mojego teścia. Więc choć nie wolno mówić fajnie, to fajnie jest mieć fajnego teścia, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, a za chwilę powiem Wam o kilku rzeczach, które po drodze z tym zegarkiem się stały. Mam nadzieję, że mój teść pewnie obejrzy ten odcinek, nie będzie na mnie zły. W każdym razie chciałem Wam powiedzieć, że ze smutkiem i niestety zegarek ten za miesiąc i tydzień będę musiał powiedzieć o nim, że dostałem go już 4 lata temu. Czas płynie nieubłaganie, a ja czuję jego upływ również po pierwszych siwych włosach, o zgrozo. Dobra, otwieram mojego Maurice'a. To jest taki, powiedziałbym, pół unboxing, ponieważ pudełko to, jak nazwane już wcześniej, pudło paradne. Posiadam od 4 lat. Są też inne pudełka, które już nie zniosły próby czasu, mimo dobrego przechowywania. Niektóre tam elementy klejone nie wytrzymały. W każdym razie tutaj marka Maurice Lacroix na piramidzie prestiżu marek zegarkowych pozycjonowana jest cenowo, no i prestiżowo wyżej niż marka Longines, więc siłą rzeczy pudło jest tutaj trochę bardziej prestiżowe, wykonane z pięknego lakierowanego drewna, z wielkim
widocznym, może niewielkim, ale bardzo widocznym logotypem. No i tutaj przede mną już mój Maurice Lacroix Pontos. Ten zegarek noszę już od jakiegoś czasu, więc mam o nim całkiem sporo do powiedzenia. Przede wszystkim jest to najbardziej reprezentacyjny, a nie reprezentatywny zegarek w mojej kolekcji, no i też zegarek najbardziej kosztowny, więc siłą rzeczy wykorzystuję go właśnie do tych funkcji reprezentacyjnych, najczęściej na imprezach targowych, podczas delegacji, gdzie pomimo, że wielu miłośników zegarków zaklina się, że tak nie jest, to niedobrze jest zaprzeczać rzeczywistości, tak jest, gdzie zegarek jest po prostu elementem, który pomaga w sposób szybki budować wizerunek, a przez to i zaufanie wśród potencjalnych partnerów biznesowych. Zegarek, który jest zegarkiem renomowanej marki, kiedy jesteś przedsiębiorcą i musisz na przykład, z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja zwykle jestem małym przedsiębiorcą, który rozmawia z bardzo dużymi firmami. No i muszę teraz je przekonać, na przykład, nie wiem, Vitale Barberis Canonico, wspaniała tkalnia z cudownymi włoskimi tkaninami, albo Stanhaven, wspaniała inna brytyjska tkalnia, z którą pracujemy. Muszę przekonać ich swoim wizerunkiem, swoim ubiorem, swoim zegarkiem, swoją angielszczyzną, swoją pewnością siebie, swoją wiarą w swój biznes, do tego, że ze mną warto robić biznes. Także zegarek bez wątpienia jest tu pomocny i zegarki te też bardzo często, szczególnie wśród Włochów Omegi i Rolexy, bo z Włochami dużo obcuję, widuję regularnie i noszą je tam prawie wszyscy, więc jest to ważny element wizerunkowy. Przechodząc do mojego Pontosa Grand Guichet, moi drodzy, jest tak. Mam już go kilka lat, więc miałem kilka różnych koncepcji na jego noszenie. Jedną z koncepcji było to, że zegarek ten podoba mi się tak bardzo, jest tak wspaniały, że będę nosił go zawsze. Więc oprócz zastosowań biznesowych postanowiłem też, że fajnie będzie, jeśli zmienię jego pasek na brązowy, casualowy i założę go sobie na przykład, kiedy pójdę na łódkę. Niestety, ja mam tutaj niestety pecha do takich rzeczy, więc zegarek ten ma szafirową szybkę, także tutaj no jest odporny, oczywiście nie całkowicie odporny, ale trudno jest zrobić na nim zarysowanie. Natomiast no, okazało się, że niestety bezel, czyli ten element, który łączy szkiełko zegarka razem z kopertą, no niestety nie wytrzymał spotkania z wantami. Więc chcąc uniknąć właśnie tego typu niebezpiecznych przygód mojego zegarka z różnymi elementami takielunku i innymi częściami, instalacjami jachtu, odradzam wszystkim żeglowanie w takich właśnie zegarkach. Teraz używam do tego celu Garmina Quatixa. Być może też, jeśli macie ochotę, powiedzcie, być może też poddam go recenzji, bo używam go do w zasadzie wszystkich aktywności sportowych i tam już trudno. Jeśli z czymś się zderzy, to się zderzy. Zobaczymy, co będzie. Na razie miałem już jedno zderzenie jego bezela z czymś, ale było to bardzo smutne. Po całym rejsie w Szkocji unikałem wand jak ognia, a później zahaczyłem o murek, wchodząc do hotelu. Także tak to na lądzie, w Glasgow. Dlatego nie lubię Glasgow. Dobra, nieważne, lubię Glasgow. Dobre jedzenie tam było, ale ten murek straszna rzecz. W każdym razie, moi drodzy. No i teraz tak, to była pierwsza przygoda. O drugiej przygodzie powiem wam za chwilę. Jak widzicie, mój Maurice jest na bransolecie. I już w komentarzach do poprzedniego odcinka pojawiło się sporo pytań o to, kiedy nosić zegarek na bransolecie, a kiedy nosić zegarek na pasku. No i tutaj myślę, że mogę wypowiedzieć się dość kompetentnie, ponieważ jestem osobą, która posiada dość rozległą wiedzę o wizerunku, stylu, no i budowaniu ogólnie ubrania. W tym momencie zegarek staje się biżuterią, także jest elementem ubrania. Otóż, moi drodzy, ja robię tak. Tak jak powiedziałem, jest to zegarek, którego używam na przykład na imprezach targowych, no i w różnych sytuacjach biznesowych, dlatego no, on często ze mną podróżuje. No i w tym wypadku, jak dobrze wiecie, elementy skórzane zegarka, całego stroju należy koordynować, więc jeśli masz czarne buty, to powinieneś mieć czarny pasek, co mnie nie dotyczy, jestem zwolniony, bo noszę szelki, ale powinienem też mieć do czarnych butów czarny pasek od zegarka. Natomiast ja mam taką zasadę, że pakując się, a w ogóle powiedzcie mi też w komentarzach, czy mielibyście ochotę zobaczyć odcinek właśnie o porządnym i dobrym, uniwersalnym, elastycznym pakowaniu się na delegację, ponieważ czuję, że mam w tej materii czarny pas, piąty dan.
Więc kiedy wyjeżdżam na takie właśnie imprezy targowe, co zdarza mi się dość często, na przykład na niej 3 lub 4, lubię mieć ze sobą czarne wiedenki, żeby wystąpić w garniturze na formalnie, kiedy trzeba, ale bardzo lubię wozić też brązowe zamszowe broksy, które pasują niemal zawsze i mogłyby też pokazać się światu w sytuacji półformalnej. Niestety, wtedy musiałbym wozić 2 zegarki lub 2 paski, przyrząd do zmieniania pasków, co generalnie nie wchodzi dla mnie w grę. Wybrałem zatem bransoletę, która jest takim wytrychem, ponieważ okej, wygląda troszeczkę gorzej niż pasek, ale daje się wspaniale nosić z butami zarówno czarnymi, jak i brązowymi, pozwalając mi troszeczkę może obniżyć ten poziom wyrafinowania mojej ubraniowej gry, że tak powiem kalką z angielskiego. Zatem wybieram bransoletę. No i co? To może kilka słów o zegarku. Przede wszystkim jest to zegarek garniturowy, klasyczny garniturowiec, ale w tej gradacji ten Longines Presence był zegarkiem bardziej formalnym, ponieważ był bardziej, jest, przecież oczywiście go mam, bardziej estetyczny w formie. Ten zegarek nie spełnia także kryterium możliwości noszenia do koszuli na spinki, do mankietów francuskich, ponieważ ma zbyt grubą kopertę. Koperta ta nadaje się najlepiej właśnie do koszuli półformalnej, takiej jaką mam dzisiaj na sobie, w której to mankiet jest mankietem na guziki. Stosuję też taką sztuczkę, którą mogę się z Wami podzielić, a mianowicie mój układ guzików w koszuli to układ wertykalny w ten sposób, co generalnie mogę tutaj, pewnie nikt o tym nie wie, ale powiem Wam, że jeśli koszula ma jeden rząd guzików, to generalnie prawie na pewno jest koszulą uszytą na miarę, ponieważ gdyby była koszulą konfekcyjną, czyli RTW, prawdopodobnie miałaby regulację zapięcia na zapięcie o większym obwodzie i zapięcie o mniejszym obwodzie, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki klient będzie miał naparstek. Co ja gadam? Nadgarstek. To są właśnie te przejęzyczenia i błędy performancji. Przecież wiem, czy różni się naparstek od nadgarstka. Dobra, moi drodzy, kiedy zatem guziki mojej koszuli, która ma obwód dobrany bardzo dobrze do mojego nadgarstka i swoją drogą odradzam Wam, jeśli kiedyś będziecie szyć sobie koszulę MTM, czyli made to measure, koszulę na miarę, odradzam Wam poszerzania lewego mankietu czy prawego, jeśli nosicie zegarek na drugie ręce, do koperty zegarka, ponieważ to zwykle kończy się tym, że ten mankiet jest dużo za duży, niewygodnie się nosi, opada za nisko na zegarek. Moja sztuczka jest taka, że mam dobrze dobrany obwód mankietu, ale stosuję wertykalny układ guzików, czyli 2 guziki w takiej linii, rozpinam jeden, pozwala to, a najpierw pokażę Wam, jak wygląda to z zapiętym, co jeśli mankiet jest dobrze dopasowany, jest trochę problemem, bo grubsza koperta zegarka, niestety, ale pogwałca mankiet, czyli zegarek, cała koperta odkształca się na mankiecie, nie wygląda to ładnie. Zatem ja mam taką sztuczkę, taki trik, rozpinam dolny guzik, prowadzi to do rozkloszowania mankietu. Mankiet wspaniale oplata teraz zegarek, rozpięty guzik nikomu nie przeszkadza, odrobina nonszalancji, a sprawdza mi się to doskonale. No i moi drodzy, tak lubię ten zegarek, że zrobiłem jeszcze coś bardzo głupiego. Teraz wstyd mi się trochę przyznać przed teściem. Otóż, moi drodzy, zachowałem się tak nieodpowiedzialnie, że zabrałem zegarek ten na siłownię. Oczywiście nie poszedłem z nim ćwiczyć, ale przebierając się w już tutaj ferworze walki i myśli o wielkich ciężarach i żelastwie, które za chwilę będę targać, zegarek ten upadł mi. No i cóż, moi drodzy, rzecz bardzo przykra, ponieważ upadł i zatrzymał się jego mechanizm. Niestety, ze smutkiem muszę powiedzieć, że sprawa ta oczywiście przygnębiła mnie, ale powiedziałem sobie, nie oddam go do jakiegoś zegarmistrza, muszę się zastanowić, zgooglować to, przemyśleć i tak dalej. No i wiadomo, jeśli nie zadziałasz od razu, to pewnie zadziałasz szybko, więc odłożyłem go tak na kilka miesięcy. No i dopiero tutaj przy okazji zakupu właśnie tego Longines Presence doradzono mi, gdzie mógłbym się zwrócić do oficjalnego serwisu, autoryzowanego serwisu właśnie marki Maurice Lacroix. No i tak też zrobiłem w Poznaniu. No i okazały się dwie rzeczy. Przede wszystkim okazało się, że naprawa jest możliwa, co mnie bardzo ucieszyło, a poza tym okazała się jeszcze jedna rzecz, że jako osoba, która nie posiadała i dalej nie posiada, bo ja cały czas zgłębiam świat zegarków, żeby o nim dla Was mówić. Jest dla mnie niezwykle interesujący takim nowym motorem. Jako osoba, która nie posiadała wiedzy eksperckiej, nie wiedziałem jednej rzeczy, że zegarki, które mają automatyczny naciąg sprężyny, czyli napędzany ruchem nadgarstka, są zegarkami, które niedobrze znoszą bezruch. Oznacza to, że dobrze, kiedy sprężyna jest cały czas naciągnięta, a zegarek chodzi, ponieważ wtedy nie wysycha smar na kamieniach i mechanizm nie ulega zniszczeniu. Niestety,
Nie wiedziałem tego wcześniej, zatem zegarek mój automatyczny trzymałem właśnie sobie w pudełku. Zegarek z naciągiem sprężyny automatycznym, czy z automatycznym naciągiem sprężyny, podobnie jak mój Longines Presence, tak samo jak mój Maurice Lacroix Pontos, to zegarki, które wymagają zastosowania rotomatu. Co to jest rotomat? To taki humidor do zegarków. To takie urządzenie, które wcale nie musi być kosztowne, które ma gniazda, które rotują cały czas. Można zadać im kierunek rotacji, różne tryby rotacji i zegarki te utrzymują sprężynę z mechanizmu, z naciągiem automatycznym sprężyny w cały czas naciągniętą, dzięki czemu zegarek chodzi, smarnie wysycha i serwis jest potrzebny dalece rzadziej. Niestety ja musiałem przekonać się o tym w sposób smutny, ponieważ serwis takiego zegarka niestety kosztuje tyle, co butelka dobrej whisky. Także przekonałem się o tym ze smutkiem, no i co tu dużo mówić, w tej chwili poszukuję rotomatu, zatem jeśli ktoś z Was ma jakieś sugestie w tym temacie i chciałby podszepnąć mi, który model, ale darujmy sobie na jedno albo dwa gniazda, bo ja czuję, że te zegarki wciągną mnie mocniej, więc jeśli ktoś chciałby mi coś polecić, bardzo będę za to wdzięczny i proszę o ciekawe linki w komentarzach, kiedy rotomat wybiorę i kupię, na pewno będę chciał również o nim nagrać. No i cóż, odebrałem tego właśnie Morisa od zegarmistrza, no i nagle okazało się, że mam tutaj nowe życie z tym zegarkiem. Wcześniej myślałem sobie, ok, jest to ciekawie wyglądający zegarek, który pełni dla mnie funkcję reprezentacyjną, więc mogę się o to nie martwić, natomiast kompletnie nie zwracałem uwagi na to, jakie oferuje mi atrakcje, ponieważ uznawałem, że datownik, no i funkcja GMT to nic specjalnego. Wyciągam iPhone'a, mam milion innych funkcji, więc lepiej jest przecież korzystać z telefonu. Natomiast przez ten czas, kiedy zegarek był w serwisie dość długim, bo ponad miesięcznym, ja zacząłem mocno interesować się zegarkami, czytać i nagle okazało się, że kiedy mój Maurice Lacroix do mnie wrócił, jego komplikacje, czyli funkcje umieszczone dodatkowo w mechanizmie, które pozwalają mi na pewne odczyty dodatkowe, sprawiają mi olbrzymią wręcz radość. Przyjrzyjmy się zatem mojemu zegarkowi. Otóż w środku bije mechanizm ML122. Zegarmistrz, który oddał mi ten zegarek, powiedział mi, że to mechanizm ETA. Ja niestety nie znalazłem się ekwiwalentu tej sygnatury ML122. Nie wiem, jaka to ETA, ale jeśli to ETA, to nic z tym złego. ETY także są bardzo ciekawymi i dobrymi mechanizmami. Przypomnę tylko, że ETA to firma należąca do grupy Swatch, która zajmuje się właśnie produkcją mechanizmów. No i teraz tak, ten mechanizm posiada trochę więcej komplikacji, dokładnie jedną dużą komplikację więcej niż Longines Presence, którego pokazywałem wcześniej. No i dopiero teraz właśnie, kiedy zdobyłem tę wiedzę, kiedy zadałem sobie trud, mogę w pełni komplikację tę docenić. A komplikacją tą jest właśnie funkcja GMT, czy GMT po francusku. GMT oznacza oczywiście Greenwich Mean Time, czyli to jest ta nasza godzina zero, od której to na półkuli zachodniej odejmuje się godzina, na półkuli wschodniej godziny się dodaje, ustalając różne strefy czasowe, które wyrażane są właśnie w GMT plus 1 na przykład, czy tak jak u nas, czy GMT minus, no i tam zależnie gdzie jesteśmy. No i teraz tak, moi drodzy, ta funkcja GMT została stworzona dla pilotów, którzy dzięki właśnie tej funkcji mogli startować samolotem w jednym miejscu i po dotarciu do celu, nazywanym dzisiaj destynacją najczęściej, co w sumie oczywiście jest kalką z destination, ale nieźle brzmi, no pasuje z takim słowem wytrychem, mogli też mieć ten czas lokalny w miejscu docelowym, który zwykle podawany jest na biletach. Jeśli lecimy gdzieś samolotem do innej strefy czasowej, zawsze na bilecie jest czas lokalny. Zatem ta funkcja pozwala właśnie taki czas lokalny mieć. No i co? Ta właśnie funkcja GMT dzisiaj już pewnie mniej przydaje się pilotom. Ja spotkałem się też z taką opinią, że prawdziwe GMT musi mieć tarczę 24-godzinną. Moja subtarcza jest tutaj tarczą 12-godzinną, więc nie wiem, czy to jest tak, no chyba nie jest takie najbardziej klasyczne GMT. Niemniej może być bardzo przydatne, a na przykład przydać się może takim biznesmenom, którzy uprawiają biznes na przykład na różnych kontynentach, muszą wchodzić w rozmaite kontakty biznesowe właśnie z
właśnie z partnerami biznesowymi w jakichś odległych miejscach, gdzie warto wiedzieć, która jest godzina, żeby przypadkiem nie zadzwonić komuś o 3 rano. Ja niestety takich kontaktów nie utrzymuję, ale funkcję GMT i tak postanowiłem sobie wykorzystać, ponieważ pod koniec zeszłego roku, a dokładnie przez cały listopad, miałem wielką przyjemność mieszkać wraz z moją żoną, a nie małżonką, co też dowiedziałem się od oglądających moje programy na YouTubie, wraz z moją żoną Olgą. Mieszkaliśmy przez cały miesiąc w San Francisco, co wy zresztą mieliście okazję zobaczyć, ponieważ nagrałem sporo odcinków właśnie stamtąd, mojego vloga podróżniczego, więc zachęcam was, żebyście obejrzeli sobie, jak wspaniale jest na Embarcadero, jak cudownie jest w Chinatown, Financial District, Lombard Street, no i niezwykły odcinek, niewiele osób ma okazję, niewiele turystów ma okazję. Miałem wielką przyjemność żeglować po Zatoce San Francisco, między Golden Gate Bridge a Bay Bridge. Oglądaliśmy cały skyline San Francisco z jachtu San Odyssey i przepływaliśmy koło więzienia Alcatraz. Także no niezwykła przygoda, coś ciekawego. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby obejrzeć, jak to wyglądało. No i cóż, w moim sercu została tak wielka miłość do San Francisco, że moją funkcję GMT wykorzystuję po to, żeby sprawdzić, która tam godzina, bo nie mam lepszego powodu, a że właśnie tam mieszka mój bardzo bliski przyjaciel, to od czasu do czasu, kontaktując się z nim, zawsze wiem, która jest to jego godzina. Nie jest to wielka może jakaś praktyczność tej funkcji, ale mam dużą przyjemność z wykorzystywania jej. No i co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Zegarek ten ma bardzo ładną koronkę z takim skośnym moletowaniem. Jest to logo Maurice Lacroix na szczycie tej koronki. Oprócz tego jest tutaj jeszcze klasa wodoszczelności. Nie jest podana oczywiście, ale ta klasa wodoszczelności wynosi 50 metrów, co absolutnie nie oznacza, że mógłbym zanurzyć się z tym zegarkiem na 50 metrów. Oznacza to tylko tyle, że jest to trochę więcej niż na przykład w moim Longines Presence. Być może mogę nie tylko umyć w nim w ręce, ale na przykład przepłynąć kilka długości basenu, bacząc na to, żeby czasem nie zanurzyć się gdzieś głęboko, nie zwiększyć ciśnienia, bo nie wiadomo, czy zegarek by to wytrzymał. Także w ten sposób mniej więcej to wygląda. Jak widzicie, ten właśnie Maurice Lacroix Pontos doskonale chowa się pod moim makietem, kiedy go odsłaniam. Przepięknie wygląda do zestawu półformalnego, na przykład z szelkami, krawatem, no i oczywiście marynarką, którą w każdej sytuacji biznesowej miałbym ze sobą. Powiedziałem chyba wszystko, co miałem w planach o Maurice Lacroix Pontos Grand Guichet. Mam nadzieję, że zegarek ten wam się podobał, ale jeszcze bardziej mam nadzieję, że kolejny odcinek o zegarkach sprawił wam przyjemność i oglądaliście go z przyjemnością. Jak zwykle uprzejmie proszę was o łapki w górę, koniecznie subskrybujcie mój kanał na YouTubie i znajdźcie mnie także na Facebooku, Instagramie, gdzie dzieje się dużo więcej, bo pokazuję też, jakie historie odbywają się w sporcie. Można zajrzeć na moje Instastory, dowiedzieć się trochę o diecie, ubraniach, innych zegarkach, zapleczu mojej działalności biznesowej. Wielkie dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia już niedługo.